Partnerem programu jest Szkoła Języków Obcych Fabryka Języka, Radom, 25 czerwca 45. Niesamowita promocja na drugi semestr. Czas na język angielski w najbardziej prestiżowej Szkole Języków Obcych w Radomiu. Pełen luksus w standardzie, dowóz z domu do szkoły i ze szkoły do domu w cenie. A to wszystko za jedyne 89,90 miesięcznie. Więcej na www.fabrykajęzyka.net lub w sekretariacie pod numerem 606 108 446. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu. Moim Państwa gościem jest dzisiaj wielki znawca kultury i sztuki, dyrektor Centrum Kultury Południe, pan Zbigniew Zieliński. Witam Pana bardzo serdecznie. Witam bardzo serdecznie. Panie dyrektorze, od jakiegoś czasu pojawiają się pytania, czy jest potrzebny w Radomiu taki ogólny dom kultury? Znaczy, mamy młodzieżowy dom kultury, mamy te regionalne takie ośrodki kultury, ale czy jest potrzebny taki ośrodek, w którym będą mogli się gromadzić i dorośli, i dzieci, i młodzież, i będą zajęcia artystyczne, w sensie ludowe, i będą artystyczne innego typu? Czy taka placówka w ogóle będzie miała i czy jest potrzebna, żeby powstała w Radomiu? Najpierw zacznę od tego, bo ubrał mnie pan w buty takiego arcymędrca, których niezwykłem chadzać i najlepiej się czuję. Natomiast, żeby nie trawić czasu przeznaczonego na merytoryczną rozmowę, to powiem tak, oczywiście, placówka, o której pan w sposób, powiedziałbym, wymagający doprecyzowania mówi, jest potrzebna, mało tego, dość powiedzieć, że takie projekty już od lat 60. projekty w połowie zrealizowane funkcjonowały w 1976 roku, rok po powstaniu województwa radomskiego, Wojewódzkie Centrum Kultury, mające właśnie taki kształt dużego domu kultury wielofunkcyjnego, powstał i ten projekt niestety nie został zrealizowany. Ale odpowiedź na pytanie, czy jest potrzebna? Oczywiście tak, jest potrzebna z kilku powodów. Pierwszy zasadniczy powód jest taki, że po to, żeby edukować i rozwijać edukację młodzieży, dorosłych i kogo tam jeszcze, musimy posiadać przyzwoitą bazę. Baza placówek kultury, które funkcjonują i dobrze, że funkcjonują, od razu dodaję, jest skromna. W takich razach zwykle porównujemy się z województwami ościennymi czy z miastami pobliskimi i nawet porównując się do stosunkowo niedużego w relacji do Radomia miasta Puławy, no przegrywamy tu tą konkurencję, jeśli chodzi o bazę. Ale zacznijmy od początku. Otóż co jest najważniejsze? Placówka kultury powinna mieć charakter kompleksowy, a więc w takim standardowym kompleksie musi się znaleźć sala widowiskowa i co jest najważniejsze, pełne zaplecze tak zwanych pracowni. Tych pracowni zwykle jest od 10 do 20, a znajdźmy konia z rzędem temu, kto by znalazł w Radomiu placówkę, która ma kilka dobrze zorganizowanych pracowni. Oczywiście te moje uwagi nie mają mieć takiego charakteru, żeby powiedzieć: o, nic tutaj nie robicie, nic się w przestrzeni kultury nie dzieje i to jest wielkim skandalem, że do tej pory właśnie słowo skandal, tego bardzo unikam. Otóż my możemy zabiegać i powinniśmy wygenerować takie oto przekonanie, że po to, żeby funkcjonował znakomicie, lepiej nawet niż jeszcze do tej pory, chociaż pracuje dobrze, teatr, w przyszłości być może filharmonia, i placówki zawodowe upowszechniania kultury, to musi istnieć ten elementarz, ta podstawa. Tą podstawą jest właśnie znakomicie bazowo przygotowana placówka, w której oprócz pracowni, sali z dużym zapleczem, znajdą się również pomieszczenia, które zwykle towarzyszą działaniom, które przyciągają, a więc także gastronomiczne. Tego typu placówek w pobliżu Radomia jest co najmniej kilka. Dość zajrzeć, jak powiedziałem, do Puław, nawet do Przysuchy Malutkiej, w której Powiatowy Dom Kultury wzniesiono w latach 60. i tak dalej. My jesteśmy, no to już nieduży stosunkowo. My natomiast, Warka jest dobrym przykładem, my natomiast jesteśmy w takiej oto sytuacji, że mamy nieźle funkcjonujące placówki adaptowane. Ja to mówiłem i się przy tym upierałem, że jeżeli placówka jest docelowo wznoszona jako placówka upowszechniania kultury, to muszą się znaleźć w niej takie rozwiązania i architektoniczne, i wewnętrzne, które gwarantują tą funkcję
kulturalno-wychowawczą. Natomiast większość placówek radomskich, i to nie jest przygana, a jeśli to nie do tej ekipy, bo tak się dzieje od 1945 roku, to są pomieszczenia adoptowane. To są pomieszczenia, w których udało się zrobić i osiągnąć to, co jest, i nic więcej się nie da zrobić. Ja powiem, że cieszy mnie bardzo adaptacja resursy, bo ja pamiętam, jak wyglądała pomieszczenia w dawnych kinie, w dawnych kinach Przyjaźń i Pokolenie, natomiast to ciągle jest adaptacja. Jeżeli tam się znalazła piękna sala, to już jest znakomicie i ta placówka zbliża się swoim standardem do placówki kompleksowej, natomiast ciągle nie ma tam wielu sal, czy to prób muzycznych. Państwo o tym nie musicie wiedzieć, ale całkiem niedawno był okres, kiedy w Radomiu funkcjonowało ponad 230 kapel. Mówię kapel w języku młodzieżowym, oznacza to zespołów rockowych. Ja nie płaczę, że ich jest dużo mniej, bo i trendy się trochę zmieniły i gatunki muzyczne takoż, ale głównym powodem eliminacji tych czy owych stanów to jest niedostatek bazy. W tej materii udało się coś zrobić, ale tu przy omawianiu, czyli odpowiedź na pańskie pytanie, czy jest potrzebne, jest jak najbardziej zasadna. Tak, ja myślę, że taki dom kultury miałby funkcję tą elementarną, miał szansę wypełnić ją w stopniu niemalże doskonałym. Przy tej okazji muszę powiedzieć tak, dobrodziejstwem Radomia i takim znaczkiem szczególnym jest nieźle zorganizowana sieć szkół już z dobrą bazą. I te szkoły są naturalnym sprzymierzeńcem tego typu placówek. I jeśli mielibyśmy na dużą skalę dokonywać tak zwanych zajęć pozalekcyjnych, to proszę mi wierzyć, w domach kultury po 100 można to i należałoby to sytuować, lepiej zrobić, aniżeli w tejże szkole. Uczniowie idą chętnie po zajęciach, które traktują jako pracę, do placówki kultury dobrze zorganizowanej, w której można usiąść, zagrać ping-ponga, ale przede wszystkim wykorzystać, czy też rozwinąć swoje zainteresowania, czy to w zakresie tańca, czy teatru i tak dalej. W pojedynczych przypadkach my mamy takie nurty i tego się cieszymy. Ja, jak pan już powiedział, że cokolwiek wiem o tym mieście, to istotnie, ja pamiętam znakomicie i wiem, jakie były tego powody, kiedy mieliśmy rewelacyjne formacje taneczne, które wygrywały na świecie mistrzów, wicemistrzów i tak. Dzisiaj tego nie mamy. Z jakich powodów? To też nie jest oczywista odpowiedź, z jakich powodów, ale głównym powodem są przeszkody natury bazowej i finansowej. Jeśli zaś mowa o finansach, no to wiadomo, skoro mamy niedostatek bazy, to pewnie on wynika także z niedostatku finansów. I tutaj taki standard, który się pojawia w kulturze w ogóle w Polsce, że przy okazji jakichkolwiek oszczędności, no to pierwsza sfera, która jest dotknięta owymi oszczędnościami, to jest właśnie przestrzeń kultury, czy to na szczeblu centralnym. Ja widzę zabiegi po stronie Urzędu Miasta, żeby minimalizować te kłopoty wynikające z niedostatków finansowych kiesy miejskiej, trzeba je dostrzec, natomiast prawda jest taka, że kultura jak mało która dziedzina, ona jest bardzo wrażliwa na te zmniejszające się środki i można za chwilę powiedzieć, że efektem tego, żeśmy jej nie doinwestowali, jest znakomicie spadająca liczba zespołów artystycznych. Amatorski ruch artystyczny, przepraszam za długi wywód, to jest to wszystko, co się mieści w ramach tak zwanych działań kulturalno-wychowawczych. I jeżeli kiedyś mieliśmy w mieście Radomiu około 230 zespołów teatralnych, to dzisiaj myślę, że jeżeli mówimy uczciwie, jeżeli doliczymy się 10, to jest wszystko. Ktoś powie, no tak, panie drogi, ale kiedyś nie było komputerów, kiedyś nie było internetu. Zgadza się. Naturalną rzeczą koleją, to co kiedyś fascynowało i wyrywało z domowych pieleszy, dzisiaj już nie ekscytuje. Dzisiaj mają młodzi ludzie internet, ale jest naprawdę ciągle olbrzymia przestrzeń dla tego, żeby budować te działania kulturalne w oparciu o bazę. Dlatego finalizując, odpowiem, jest potrzebna tego typu placówka i to powinna być placówka świetnie zorganizowana, ale przede wszystkim ze znakomitą bazą i proszę mi wierzyć, mielibyśmy kogo do niej przyprowadzić i nie opustoszałyby te placówki istniejące, jeszcze raz podkreślę, te placówki istniejące i chwała im za to, robią co mogą. Natomiast wielu rzeczy w tych warunkach nie da się zrobić. No dobrze, ale wasz ośrodek jest takim przykładem, że mimo niewielkich nakładów finansowych da się coś ciekawego zrobić, chociażby ostatnia akcja Zima,
że powiedzmy koncerty, prawda, kolęd i pastorałek, to co ostatnio nawet pokazywaliśmy, więc dysponując stosunkowo niewielkimi funduszami, nie da się coś ciekawego zrobić. Więc tutaj pan rozwija tą tezę, którą sygnalnie pokazaliśmy, że nie jest tak, że w Radomiu nic się nie dzieje. Przeciwnie, Radom, myślę, jest odbierany w naszym kraju tak, jako miasto, które ma, mając nie najlepszą bazę, i o tym wszyscy w zasadzie wiedzą, ma nieźle skrojone programy i dobrą realizację. I chwała za to animatorom, bo to są ci ludzie, którzy się zajmują upowszechnianiem kultury, że to czynią. Chwała za to tym kategoriom urzędniczym, które skrzydeł nie podcinają. Natomiast ja powiadam, że chciałoby się znacznie więcej, a to, że pan powiada, iż w mojej placówce dzieje się sporo, jest to prawdą niewątpliwie, bo też chcemy, żeby się działo sporo. To jest taka praca u podstaw. Bo to jest taka praca u podstaw. Rzeczywiście chcemy, żeby się działo sporo. Chcemy, żeby tam młodzi, najmłodsi, starsi mieli coś dla siebie. I jest kilka takich rzeczy, z których jestem w pełni zadowolony. Natomiast rzeczywiście niedostatek środków finansowych i niedostatek tej bazy sprawia, że te działania no, nie rozwiną się nadmiernie, nie rozwiną się tak dalece, jakbyśmy tego oczekiwali. To są te bariery naturalne, natomiast mimo wszystko dzieje się szereg rzeczy interesujących. Skoro pan wspomniał o akcji Zima, to po długim okresie jakiegoś takiego zawieszenia tej aktywności ludzi w czasie ferii, ja w tej edycji, czyli w tym roku, dostrzegłem, my pracowaliśmy od godziny 10, specjalnie na potrzeby tej akcji Zima, wcześniej nieco. I kiedy ja przychodziłem o godzinie 9:30, zwykle tak przychodziłem, to już sporo tej młodzieży, kilkanaście osób czekało na schodach, czy to było zimno i tak dalej. Więc to było miłe i to jest dla mnie sygnał, że warto się starać. Natomiast druga sprawa to jest to rzeczywiście, jakie są progi, jakie są możliwości. No są one głównie natury finansowej. Natomiast przy okazji tejże akcji Zima to próbowaliśmy, nie odrywając młodzieży od, czy też nie narzucając im takich działań, które miały być naturalną kontynuacją zajęć szkolnych, bo oni chcą odetchnąć trochę. Oni przychodzą do Domu Kultury no nie po to, żeby im znowu wciskać, jak to młodzież zwykła mówić, jakąś tam materię niespecjalnie przyswajalną, tylko żeby oni mogli robić to, do czego mają upodobanie. Oczywiście naszą powinnością jest to, żeby owe upodobania kształtować i to jest zasadnicza funkcja Domu Kultury, a mojego w szczególności. I udaje nam się to czynić. Udaje się to zarówno w odniesieniu do dzieci najbardziej, bo to są, wiadomo, tu poziom percepcji jest taki, one przyjmą w zasadzie wszystko. Potem jest młodzież, która bardzo krytycznie reaguje i to, co ich poruszało, kiedy mieli 10 lat, już przestaje ich ekscytować w nieco późniejszym wieku. I wreszcie są dorośli, którzy o sobie czasami mniemają, że są już ukształtowanymi ludźmi i że mamy i takich, mawiają, ja z kulturą nie mam nic wspólnego. Do nich też daje się trafić. Jest to ciężka rzecz rzeczywiście, bo te uprzedzenia są znaczne, ale daje się trafić i mamy też dla nich jakieś tam cykle imprezowe, gdzie oni się nieźle bawią. Jak powiadam, zakończyliśmy tę akcję z takim oto przeświadczeniem, że dobrze, że młodzież chce, pomimo tych komputerów, internetu, pomimo tendencji do tego, żeby pozostawać w mieszkaniu, to też jest jakiś wysiłek, który trzeba docenić, żeśmy jednak ich tu przyciągnęli, państwa zasługa takoż. Natomiast jest ciągle naprawdę ogromna przestrzeń dla tego, żeby się spotykać z tymi ludźmi w domach kultury, żeby mówić o wszystkim, żeby rozmawiać w sposób spokojny. Skoro rozmawiać, to realizujemy takie projekty, które ja pochlebiam sobie, nazywam takimi specjalite naszej placówce. To od placówki to się nazywa Radomski Hyde Park. Ta nazwa funkcjonuje w naszej placówce od 20 kilku lat, właśnie w naszej, jako ten Radomski Hyde Park. I my wtedy rozmawiamy z młodymi ludźmi o różnych rzeczach. Rozmawiamy w sposób nieskrępowany o różnych uciążliwościach, ale także o pewnych przypadłościach, skłonnościach pobliskich, pewnym skłonnościom patologicznym i tak dalej. Sądzę, że tutaj nie czynimy nic złego, a przeciwnie, próbujemy przekonać, że poddawanie się jakimś tam uzależnieniom jest rzeczą
bardzo nagano i to musi od nich wyjść. Oni muszą chcieć to zrozumieć i określić, nie w trybie zadana lekcja, oni chórem odpowiadają, no tak, nie będziemy palić, nie będziemy pić, nie będziemy używać narkotyków i tak. Nie, oni muszą zrozumieć, jakie przesłanki stanowią o tym, że to są rzeczy zgoła niepotrzebne. Natomiast będąc przy tejże akcji Zima, muszę powiedzieć, że bardzo mnie rozczula, bo już trochę lat w tej kulturze funkcjonują, kiedy ludzie młodzi i starsi, pochodzący z jednych domów, kiedy to przychodzą i mówią, panie dyrektorze, a pan pamięta, jak ja tutaj w pracowni plastycznej, i on przychodzi ze swoim synem, prawda, już chłopcem 16-letnim i tak dalej, no to jest fajne, to znaczy, że on coś wyniósł z tego czasu przed 16 laty, i próbował zainspirować swoje dziecko i dzisiaj ono przychodzi na zajęcia taneczne, na zajęcia muzyczne, na zajęcia teatralne, jakieś tam inne zajęcia ruchowe, czy po prostu, żeby pograć w ping-ponga, prawda, co też przy tej okazji cieszyło się bardzo dużym wzięciem. I po to jest ten Dom Kultury. I gdyby liczba tych domów kultury, po pierwsze, była większa, a możliwości przyjmowania ludzi szersze, to sądzę, że wygrywalibyśmy większym niż do tej pory stopniu z komputerem, bo dzisiaj przegrywamy z komputerem w odniesieniu do tych młodych ludzi, którzy zarażeni tą papką komputerową nie mają ani sygnałów, a w każdym razie nie reagują na nasze sygnały. No, tu trzeba być wewnętrznie takim ciekawym egzemplarzem, żeby oderwać się od komputera i pójść choćby do tego Domu Kultury. A zobaczymy, co też tam proponują. Czy to są te standardy, które zapamiętaliśmy, że pod ścianami stoimy my, tam jakieś dziewczyny się ruszają, a pan zachęca nie wiedzieć do czego, prawda? Trochę jest inaczej. No dobrze, panie dyrektorze, macie też aktywne formy wspierania ruchu, chociażby ten cały rajd rowerowy. Zaangażowali się w to nawet politycy, z tego co wiem, różnych opcji. Ostatnio chyba organizowaliście wakacje takie coś, nie? Tak, organizujemy dużo tego typu działań. Ja sam przyznam, że jestem właśnie dlatego, że się tym zajmuję, pasjonatem roweru i ten czas, jaki jest obecnie, dużych śniegów, nie przeszkadza, żeby uprawiać tą pasję. Ale do tego nie zachęcam wszystkich, bo rozumiem, że jeśli ktoś zaczyna i na zmrożonej trasie się przewróci, no to potem latem, kiedy będzie miał lepsze warunki, niespecjalnie sięgnie po ten rower. Natomiast ci, którzy są zaawansowani, a takich już jest sporo, angażują się w całoroczne jeżdżenie rowerami. My w zakresie rowerów mamy bardzo taki prosty program. Otóż powstały jakieś organizacje, bractwa i tak dalej, które próbują coś dla tych rowerzystów wywalczyć. I bardzo dobrze, że są, i bardzo dobrze, że jest taka optyka. My natomiast próbujemy już ukształtowanych w pewnym sensie, czyli tych, którzy mają taki nawyk jeżdżenia rowerem, przekonać do tego, że to może być przeżycie jeszcze bogatsze niż tylko kręcenie. I stąd nasze propozycje różnych szlaków. Często wyjeżdżamy w Góry Świętokrzyskie, poznajemy tereny pobliskie, jeździmy nawet i w Góry Stołowe. Krótko mówiąc, uważamy, że rower jest jakimś takim elementem dodanym, natomiast po drodze pojawiają się a to kajaki, a to woda, prawda, a to pływanie i tak dalej, i tak dalej. I nade wszystko ta materia, która jest, jeśli się coś uprawia, to jest właśnie ten fragment życia towarzyskiego, który rozwija najbardziej. I tutaj mamy w jednej grupie, to się nazywa Klub Turystyki Rowerowej Obieży Świat, i ludzie 80-letni, którzy jeżdżą rowerami z dużą wytrwałością i imponującą kondycją. I mamy młodzież, która również jeździ i tutaj nikomu to nie przeszkadza. Nie powiem, że się bratają, ale są bardzo blisko ze sobą i piękna rzecz. Kiedy jedziemy przez Puławy i jak to się zdarza, a zdarza się i przy rowerach, jest jakaś awaria, wszyscy się oczywiście zatrzymują i błyskawicznie młodemu człowiekowi, który nie może sobie poradzić z czynnością napięcia, powiedzmy sobie, linki do przerzutek, rozwiązują mu temat w 5 minut. Są zorientowani, umieją to zrobić, a zatem kształci się właśnie taki nawyk
wspierania się nawzajem. Tutaj nie ma, bo potrącił panu politykę, tutaj nie ma tych cech, które u polityków zdają się być cechami zasadniczymi, że ja tylko czekam sposobności, żeby ci dowalić i tak dalej. I skoro pan mówi, to ja owszem, do kultury w ogóle zachęcam polityków i powiem krótko. Znam, osobiście znam bardzo wielu znakomitych radomskich polityków, a o wymiarze ogólnopolskim, którzy nie stronią od roweru i nie stronią od kultury. I z nimi rozmawiam i cieszę się, że są też tacy. Jeśli w jakim stopniu jest to i moja, powiedzmy sobie, mała działka, to nieskromnie ją gdzieś tam sobie odnotuję. Natomiast chciałoby się, żeby było więcej, żeby ta przestrzeń kultury, która się rozwija, która ma swój napęd, była wspierana przez te działania polityczne. Jeżeli by tak było, to podejrzewam, że nie byłoby sporów tego typu i nikt nikogo by nie obarczał tym, że może ty to za nadto się zajmujesz tą kulturą, a przeciwnie. Może by tutaj ta rywalizacja przynosiła rozwiązania w zakresie bazy, finansów i tak dalej. Są miejscowości, znam je dobrze i politycy w tych miejscowościach, którzy się w to bardzo mocno angażują, dla których to jest rzecz najważniejsza. To nie jest dobry klimat, sądzę teraz, do tego, żeby ta rywalizacja polityczna miała charakter nie ortodoksyjny, nie ideologiczny, tylko właśnie praktyczny, że próbujemy robić coś w materii turystyki, prawda? I my, inni, nie wyciągając jakichś argumentów przeszkadzających w tym, próbujemy wspierać te działania, nie bacząc na to, czy on jest z Platformy, czy z PiSu, czy z PSL-u, czy z jeszcze jakiejś innej. Ja w tej materii nie mam jakichś gotowych pomysłów, jak kogo wspierać, natomiast mam w takich razach zawsze, jako człowiek już trochę żyjący, taką tu uwagę, że nigdy dość pokory, że jeżeli jesteśmy wytrawnymi politykami, to nie można pomijać takiej przestrzeni, która nie jest przestrzenią niszową, jak kultura, jak sport, jak rekreacja i tak dalej. Te rzeczy dają się połączyć. To tyle. Czyli jednym słowem, reasumując już tak ku zakończeniu naszego programu, kultura łączy, a nie dzieli. Ale jeszcze, zanim, bo już padło słowo zakończenie, to jeśli chciałem powiedzieć o czymś, do czego mam niejako zobowiązanie. Otóż chciałem powiedzieć tak, że jesteśmy w lutym. Podejrzewam, że i w lutym ta audycja zostanie wyemitowana. Natomiast w ubiegłym roku, no, godzi się to podkreślić, było kilka przypadków bardzo bolesnych, kiedy to od kultury, czy też z kultury wyłączaliśmy naturalną koleją rzeczy poprzez śmierć kilka wybitnych postaci. Bardzo, bardzo mocno i bardzo tak osobiście przeżyłem śmierć pani Stanisławy Szymkiewicz. Wybitny, proszę mi wierzyć, to słowo jest takie wyświechtane, ale ono jak najbardziej adekwatne. Wybitnej poetki radomskiej. Pani, która miała już 90 lat, ale która oprócz działalności twórczej, fenomenalnej, bardzo wysoko ocenionej i recenzowanej w Polsce, miała także działalność społeczną. Ona się właśnie angażowała w to. Dla niej ważne było, co się w tym Domu Kultury. Była codziennym niemal gościem, mimo że mieszkała zupełnie w innej części miasta, która poza tym wykonywała cały szereg działań o charakterze charytatywnym. Wielka postać, nie ma jej. No, pożegnaliśmy Andrzeja Minajewa. Andrzej na kilka dni przed swoją śmiercią, kiedy jego wystawa odbywała się w Centrum Kultury Południe, szykował materiały do takiego opracowania o kulturze radomskiej. Radził się w tej materii, rozmawialiśmy o wielu rzeczach. No, sporo osób odeszło z tej sfery sportu i rekreacji. Pożegnaliśmy Mariana Jakubowskiego. To nie jest czas na wspominki. Maria Fołtyn. To nie jest czas na wspominki, ale tu przy tej okazji zawsze próbuję przemycić taką tezę, że jeżeli my umiemy docenić swoich wybitnych twórców, jeżeli umiemy im, nie powiem dopieścić, bo nigdy tego nie czyniliśmy, jeżeli umiemy wykorzystać tą czy ową okazję, żeby powiedzieć dziękujemy, to czyńmy, póki oni jeszcze żyją. Natomiast w odniesieniu do wielu, i to mam taki żal trochę do tych środowisk, do elit, że nie umiemy tego uczynić, tego podziękowania złożyć, tego gestu, że no, co jest ozdobą największą? Społeczność, jaka tu żyje, a w tej społeczności ci najwybitniejsi. Oni stanowią o sile tego Radomia,
i każdego innego miasta. I dlatego powinnością wręcz jest elit, także i moją, żeby o tym pamiętać, o tym mówić, dlatego ten czas też wykorzystuję na to. A proszę mi wierzyć, naprawdę funkcjonowało bardzo wielu w ubiegłym roku jeszcze animatorów, których już nie ma, którzy zajmowali się czy to muzyką, czy plastyką, czy nawet tańcem. I o tym musimy pamiętać. Oni budowali potęgę tą taką kulturalną naszego miasta. Skoro mówimy o potędze, to chciałem powiedzieć na koniec tak już zupełnie optymistycznie, że kiedy rozmawiam z ludźmi z południa Polski, często bywam w Opolu, które to miasto wysoko dzierży proporzec kultury, tam słyszę takie uwagi. No wy to tam macie naprawdę wybitne postacie. Tam się dzieje sporo i tak dalej. Fajnie. Jeżeli tak nas postrzegają, oceniają, to znaczy, że nie jest źle. Natomiast jeżeli dostrzegamy też już my sami pewne minusy, niedostatki bazowe, finansowe, to też powinno być asumptem, jakąś taką kierunkową wytyczną do tego, żeby w tej materii zabiegać jak najwięcej po to, byśmy mogli ten gigantyczny potencjał, bo ciągle to jest wielki potencjał w kulturze radomskiej, w większym stopniu wykorzystać, a broń Boże marnotrawić. Bardzo dziękuję panu za wizytę w naszym studio. Moim państwa gościem był pan Zbigniew Zieliński, dyrektor Centrum Kultury Południa.